Małopolska pod wodą. Wszystko wywożą z domu sąsiady, te świnie, te krowy. Kto tam ma gospodarstwo, to wywozi. Wielki ból. Nie mam nic. Olimpia Górska, dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na Kronikę. W ciągu doby spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj w czasie 2 miesięcy. W całej Kronice mówimy dziś o sytuacji powodziowej w Małopolsce. Są 2 ofiary śmiertelne, ewakuowano prawie 500 osób, zalane są 1000 domów. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. W ponad 50 gminach obowiązuje już alarm powodziowy i ta liczba nadal rośnie, a do ewakuacji przygotowywane są kolejne osoby. Jacek Płaza jest w Bożencinie Górnym w powiecie brzeskim. To jedno z tych miejsc w naszym regionie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Mieszkańcy Bożencina podkreślają, teraz sytuacja jest o wiele gorsza niż podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku. Cały czas tutaj w Bożencinie Górnym rozkładają na wale powodziowym. Idę po wale powodziowym, ale brnę w wodzie, bo tutaj u Świca przelała ten wał. Mieszkańcy cały czas rozstawiają worki z piaskiem. Mimo, że można mówić o pewnej stabilizacji, bo paradoksalnie im gorsza sytuacja kilkanaście kilometrów niż w kierunku Klikowa, tym stabilniej tutaj. Po prostu u Świca, która na co dzień jest zwykłym potokiem o szerokości 3 metrów, obecnie rwącą rzeką o szerokości kilkudziesięciu metrów, tutaj płynie w miarę szybko i tam w Klikowej, kilkanaście kilometrów stąd, wpada na wyrwę, długą, kilkudziesięciometrową wyrwę w wale przeciwpowodziowym i rozlewa się na kolejne wsie powiatu brzeskiego. Oczywiście chciałbym mieć dla Państwa dobre informacje, ale niestety takie koła ratunkowe Małopolski, czyli główne zbiorniki retencyjne, są przepełnione, choć jest jakiś promyczek nadziei. Jezioro Dobczyckie w tym momencie, tam sytuacja się ustabilizowała. Na razie straż stwierdziła, że nie będzie ewakuacji 7 tysięcy mieszkańców od Dobczyc do Krakowa, ale sytuacja dalej naprawdę jest bardzo, bardzo dramatyczna. No niestety są również ofiary śmiertelne. W Uniszowej w powiecie tarnowskim utonęła 60-letnia kobieta. W Małym Wiśniczu w powiecie bocheńskim 45-letni mężczyzna zginął w nurtach potoku Leksandrówka. Ta pani 60-letnia była poszukiwana już od wczoraj. Dzisiaj zostały jej zwłoki znalezione w takiej małej rzeczce. No i drugi przypadek to jest Nowy Wiśnicz. Okazało się, że pan przyszedł po prostu i stanął nad potokiem. Chyba w którymś momencie stracił równowagę, zachwiał się, wpadł. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w powiatach brzeskim, bocheńskim, krakowskim, myślenickim, oświęcimskim i wielickim. Ewakuowano już tam ponad 400 osób. Wnuki nas zebrali, przywieźli nas tu przed 3:15 i tu my są. A co się tam dalej robi, to nie wiem, syn został w domu, tam jest wyprząta. I tam wszystko wywożą z domu sąsiady, te świnie, te krowy. Kto tam ma gospodarstwo, to wywozi. Jeśli sytuacja się nie poprawi, z zalanych terenów trzeba będzie wywieźć kolejnych mieszkańców i ich dobytek. Szkoły są przygotowane do przyjęcia mieszkańców, także próbujemy się ratować, dlatego że ilość wody spuszczanej w Wiśle i w Sole, a my akurat w widłach tych rzek żyjemy, no jest potężna. W całej Małopolsce bez przerwy pracuje 4 tysiące strażaków zawodowych i ochotników. Adam Lis, Kronika. A jednym z tych strażaków jest brygadier Dariusz Pęcak. Panie brygadierze, jesteście na nogach od 27 godzin, ponad dobę. Cały czas patrolujecie tutaj wały przeciwpowodziowe, ale niestety doszło do przerwania tych wałów. No dziesiątki hektarów pól w tym momencie są zalane. No tragedia grozi kilkudziesięciu gospodarstwom. Tak, zgadza się. W gminie Szurowa w kilka miejscowości no jest w tej chwili już podtopionych i woda w tych miejscowościach podnosi się i no myślimy, że dalej ta sytuacja będzie się pogarszać. Była mowa o tym, że będzie pomagało też wojsko, ale są też miejsca takie jak tutaj w Bożencinie, gdzie mieszkańcy muszą sami rozkładać te worki z piaskiem. Czy taka prowizoryczna akcja cokolwiek pomoże? No na pewno. Tutaj mieszkańcy wykazują się bardzo wielkim wkładem pracy już od wczorajszego wieczora i popołudnia. Te worki są rozkładane na długości kilku kilometrów i w tych miejscach, gdzie mieszkańcy uznają, że najlepiej jest je ułożyć, gdzie najbardziej zabezpieczą wały u Świcy, w wielu miejscach ten sposób przyniósł skutek. Panie brygadierze, na zakończenie pytanie, czy jest szansa na to, żeby załatać jakoś te olbrzymie wyrwy tam w Klikowe, kilkanaście kilometrów stąd i
kilka kilometrów stąd na północ, w Górnym Bożencinie. No w tej chwili oczekujemy na obniżenie stanu wody, ponieważ lokalizacja tej wyrwy uniemożliwia jakikolwiek transport tam materiałów, żeby to zabezpieczyć i zasypać tą potężną już wyrwę sięgającą kilkudziesięciu metrów. Będą dalsze ewakuacje mieszkańców? Cały czas jesteśmy w gotowości. Cały czas mieszkańcom mówimy, uczulamy, że należy się ewakuować, że należy przechodzić na wyższe piętra budynków. Wiemy, że mieszkańcy coraz bardziej poważnie podchodzą do tych naszych apeli, widząc tą sytuację, która jest, no, zwracają uwagę na to, że trzeba jednak opuścić mieszkania, trzeba jednak wyjść trochę wyżej i ewakuować się. Niestety deszcz cały czas pada i nic nie wskazuje na to, żeby ta noc była tutaj w powiecie brzeskim spokojna. Bożencin Górny, Jacek Płaza, dziękuję bardzo za relację.